RS News, Tomasz Ćwiek, witajcie. To są najnowsze informacje Radia Szczecin. Zapas wody na jutro powinni zrobić mieszkańcy Mierzyna i Skarbimierzyc. We czwartek między 9 a 16 mogą nie mieć wody w kranach. Dotyczy to kilku tysięcy osób zamieszkałych przy 65 ulicach. Spółka Zachodniopomorskie Wodociągi uruchamia nową inwestycję na terenie ujęcia w Skarbimierzycach. Spis ulic objętych wyłączeniem można znaleźć na radioszczecin.pl. Od poniedziałku można przejeżdżać przez nowe rondo w Szczecinie u zbiegu ulic Żołnierskiej, Mickiewicza, Reduty Ordona i Wernychory. Pasażerowie muszą się przyzwyczaić do nowej organizacji. Obowiązują przystanki tymczasowe, trwają roboty końcowe i odbiory prac na skrzyżowaniu. Wszystko potrwa do końca tygodnia. Inwestycja kosztowała około 10 milionów złotych. Jak Wam się podoba to rozwiązanie? Piszcie w komentarzach. Tanie, ale w złym stanie technicznym, takie garaże oferuje mieszkańcom zarząd budynków i lokali komunalnych. W październiku miejska spółka zaproponowała mieszkańcom na wynajem 12 garaży w centrum miasta. W jednym z pomieszczeń przy ulicy Parkowej w dachu jest ogromna dziura, przez którą wpadają liście i połamane gałęzie. Rzecznik z Bilku Marcin Nieradka informuje, że w przypadku wynajmu garaży w tak złym stanie spółka obniży czynsz lub całkowicie od niego odstąpi. 12 garaży na wynajem jest dostępnych m.in. na ulicach Śląskiej, Kaszubskiej czy właśnie Parkowej. Wybrano firmę, która ma dokończyć budowę spalarni śmieci w Szczecinie. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów zaakceptował ofertę włoskiego przedsiębiorstwa Termomechanica Ekologia. Firma ma rok na dokończenie inwestycji. Wartość umowy to ponad 230 milionów złotych. Cała inwestycja jest warta blisko 700 milionów. Budowę spalarni rozpoczęło warszawskie przedsiębiorstwo Mostostal. Latem tego roku firma zerwała kontrakt i zeszła z placu budowy. Od poezji śpiewanej po sztukę nowoczesną. Taki plan na działalność klubu 13 Mus ma nowy dyrektor Waldemar Kulpa. Oficjalnie stanowisko obejmie na początku przyszłego roku. Jak mówi, 13 Mus ma być miejscem na każdą działalność kulturalną, otwarte zarówno dla artystów i stowarzyszeń, a także samych mieszkańców Szczecina. Wydarzeń ma być więcej niż do tej pory, tak by każdy mógł brać w nich udział. Dom Kultury 13 Mus w swoim programie będzie miał szerokie spektrum działań. Od tradycyjnej kultury, od poezji śpiewanej, od kabaretów, stand-upów, teatrów, różnych grup scenicznych, po galerie, po sztuki nowoczesne, wizualne. Poprzednim dyrektorem był od 2007 roku Rafał Roguszka. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zdecydowało o likwidacji swojej placówki w Barlinku od 1 lutego przyszłego roku. Do tej pory punkt był otwarty codziennie, teraz będzie tam przyjeżdżał bus i to tylko we wtorki. Dyrekcja zapewnia jednak, że jeśli będą chętni, to będzie on kursował częściej. Średnio w ciągu dnia w Barlinku krew oddaje około 10 osób. To już kolejne miasto po Stargardzie i Białogardzie, które straci punkt poboru krwi. Jeszcze dziś spadnie deszcz, wieje i jest pochmurno. W nocy tylko 2 stopnie. Jutro maksymalnie od 5 do 7 kresek i na dłużej wyjrzy słońce, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Korzystajcie, bo jesienią różnie to bywa. To wszystko teraz, ale zostańcie z nami w sieci. Do zobaczenia w kolejnym RS News. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór.